Dzień dobry, witam was wszystkich. Witam każdą osobę na tym miejscu, która ma uszy do słuchania, którą interesuje prawda o życiu, bo wiecie, na tym świecie jest wiele prawd o życiu. Każdy ma swoją teorię, każdy ma swoją mądrość, tylko wiecie, tak naprawdę liczy się to, jakie ty życie reprezentujesz i liczy się to, gdzie ty, czy ty wiesz, gdzie tak naprawdę w tym swoim życiu idziesz, dokąd idziesz, w jakim celu i czy masz spokój wewnętrzny. I wiecie, przyjaciele, tak naprawdę na tym świecie każdy człowiek, dla każdego człowieka jakby najbardziej wartościową rzeczą, wiecie co jest? Może nie wiecie, to ja wam powiem i się z tym na pewno zgodzicie. Poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest dla każdego najważniejsze, bo kiedy czujesz się bezpiecznie, to możesz skutecznie funkcjonować. Człowiekiem tak naprawdę skutecznym. Wiecie, ja w swoim życiu bardzo chciałem być człowiekiem skutecznym, tylko że ja szedłem złą drogą. Wiecie, ale to nieważne, czy ty idziesz złą drogą, czy ty idziesz dobrą drogą. Ważne jest to, czy ty jesteś sam w sobie. Masz poczucie bezpieczeństwa. Ja, przyjaciele, tego poczucia bezpieczeństwa nie miałem. Ja w swoim życiu byłem przestępcą zawodowym. Okradałem ludzi, handlowałem narkotykami, wjeżdżałem do krajów trzeciego świata, kręcić interesy lewe. I wiecie, w tym życiu ja wiedziałem, że żyję, chyba śmierć. Ja żyłem w śmierci. Ja, kiedy już nawijałem w swoim życiu maksymalnie, narobiłem gnoju, to ja znalazłem się w więzieniu. Wiecie, ja w tym więzieniu zrozumiałem, że to zła droga, że trzeba znaleźć tą dobrą drogę, ale przede wszystkim co trzeba zrobić? No bo co trzeba zrobić, żeby tą drogę znaleźć? No, trzeba wiedzieć, od kogo się zależy. Trzeba mądrze zależeć. Ale ktoś by powiedział, od kogo ty możesz zależeć? Ja od nikogo nie zależę, tak mówi wielu ludzi. Choć powiem tak, jak od nikogo nie zależysz, to masz problem. Ja... I teraz do czego się sprowadza cała sytuacja? Cała sytuacja sprowadza się do tego, że wielu ludzi mówi tak, ja zależę od Boga, ale teraz dobrze. Ja ci powiem tak, ja też zależę od Boga, tylko ja jestem pewny tego, do kogo należę i dlaczego. I dzisiaj jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć o czymś, o czym słyszeliście już od małego. O tym, że 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął każdy grzech na siebie. Czy grzech, twój grzech. Dlaczego? Bo tak się umiłował. I wiecie co? Teraz jest wielki problem na tym świecie. Bo problemem jest religia. A religia, w której się rodzisz, ja się w niej też urodziłem, w standardowej rodzinie katolickiej. Urodziłem się w kraju religijnym. Uczono mnie od małego, że to trzeba tak, że to trzeba tak, że do Boga się podchodzi tak, że a nie inaczej, że muszą być rytuały wypełniane, muszą być jakieś tam sakramenty dokonywane i wtedy być może Bóg będzie na tyle przychylny, że wpuści cię tam do nieba. Jak cię nie wpuści, to cię jakiś święty Piotr wpuści. Ja wam powiem tak, to wszystko to kłamstwo i diabelska bzdura. Wiecie, diabeł też działa na tym świecie. Wiecie, jest napisane, że cały świat idzie na zagładę, a niewielka garstka, kto zostaje zbawiony. A wiecie dlaczego? Można by powiedzieć, a bo oni są tacy dobrzy, oni wypełniają dobre uczynki, oni żyją tak, a to co trzeba być księdzem, a to tamto. Nie, ja wam powiem, dlaczego cały świat idzie na zagładę. Powiem wam dlaczego. I to jest bardzo proste. Cały świat idzie na zagładę, bo nie wierzy w to, że zbawienie jest za darmo. Z łaski przez wiarę. Wiecie, co to jest łaska? Niezasłużona Boża przychylność. Nie zasłużyłeś sobie na to, aby wejść do nieba i nie jesteś sobie na to w stanie zasłużyć. Dlatego przyszedł Jezus. Dlatego przyszedł Jezus i dlatego Jezus musiał sobie zasłużyć. Jezus zrobił to, co jest potrzebne, aby ty mógł wejść do nieba. I teraz wystarczy, że w to uwierzysz. Prawdziwie, sercem uwierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie i wtedy stajesz się synem królestwa. Wtedy idziesz do nieba i nie musisz sobie zasługiwać. Dlatego ten świat idzie na zagładę, ponieważ nie wierzysz w prostotę Ewangelii. W prostotę Ewangelii. Świat idzie za religią. Świat idzie za obrzędami, za dobrymi uczynkami, których sam do końca nie rozumie, które
które są skomplikowane, które nic nie wnoszą, które są śmiercią. Za tym idzie świat. Dlaczego? Bo nie wierzy w prostotę Ewangelii. A prostota Ewangelii jest taka, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy za darmo. On umarł za darmo, abyś ty dzisiaj prostym aktem wiary i prostym aktem decyzji uwierzył w to, że On umarł za ciebie. Przyjął to do twojego serca i stał się w ten sposób zbawiony. Przyjaciele, ja na skraju załamania swojego życiowego uwierzyłem w prosty krzyż Golgoty. Uwierzyłem w to, że każde moje przestępstwo i każdy mój grzech Jezus wziął na siebie. I wiecie, to jest prawda i dlatego tutaj dzisiaj stoję. I dlatego stoję. Wiecie, dlaczego tutaj stoję? Bo jestem wdzięczny za to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty dla mnie. To czysta wdzięczność. Wiecie, ja robię to, co On chce, żebym robił. Zostałem zbawiony i teraz głoszę wam, że zbawienie jest dla was dostępne już teraz, już dzisiaj. Wystarczy, że w prosty sposób uwierzycie, tak jak ja uwierzyłem. I staniecie się ludźmi narodzonymi na nowo. Ludźmi wolnymi od grzechu. Chcesz być wolny od grzechu? Chcesz należeć do królestwa? Chcesz się stać synem królestwa? Przyjdź tutaj do nas, zapomodlimy się o ciebie. Narodzisz się na nowo. Przyjmiesz Jezusa. Przyjmiesz Go ze swojego serca. Uwierzysz prawdziwie w to, tak jak my uwierzyliśmy. W to, co On zrobił dla ciebie. Jeżeli tylko pragniesz, jeżeli tylko chcesz należeć do królestwa, do tego królestwa, do którego modlisz się co niedzielę w kościele, ale go nie znasz, bo sens jest w tym, aby znać. Wielu będzie pukać i mówić. Wielu będzie mówić, ale ja się modliłem, ale ja chodziłem do kościoła. Boże, ja robiłem to i tamto, spełniałem dobre uczynki. Wiesz, co ci Bóg powie? Nigdy cię nie znałem. Wiesz, dlaczego ci tak powie? Zada ci takie pytanie, co zrobiłeś z ofiarą mojego syna, który umarł za ciebie? Co z tym zrobiłeś? Każdy człowiek odpowie na to pytanie i każdy człowiek na podstawie tego, co zrobił z krzyżem Golgoty, ze śmiercią i zmartwychwstaniem tego króla, na tej podstawie każdy człowiek zostanie osądzony ku życiu lub ku śmierci. Lecz my, którzy uwierzyliśmy, my, którzy tutaj dzisiaj stoimy, my już nie będziemy sądzeni. Dlaczego? Bo tak mówi Słowo. Bo tak mówi Słowo, że już nie będą sądzeni ci, którzy uwierzyli w świętą krew, która przelała się na krzyżu Golgoty. Przyjaciele, my jesteśmy ludźmi, którzy opowiadają wam jakieś teorie. Bo wiecie, my w kościele katolickim nasłuchaliśmy się już bardzo wiele teorii. Nasłuchaliśmy się pięknych słów wypowiadanych przez ludzi wzniosłych, ale niestety pustych. Nasłuchaliśmy się tych teorii, których nie było przełożenia na życie. Wiecie, dla mnie liczy się świadectwo życia czyjeś. Wiecie, jeżeli ktoś swoim życiem nie reprezentuje królestwa, to dla mnie jego słowa nie są istotne i nic nie wnoszą, nawet gdyby były prawdziwe. Jesteśmy ludźmi, którzy praktykują królestwo, którzy żyją królestwem i którzy każdego dnia wiedzą, za jak wielką cenę zostali wykupieni. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby wam również zaprezentować królestwo, zaprezentować je każdemu, który pragnie. A na czym to polega? Otóż dobrą nowiną jest również to, że każdy, kto dzisiaj tutaj jest, to jest kolejna rzecz, która jest z krzyża i która się należy każdemu człowiekowi, a której ludzie nie biorą, bo w nią nie wierzą, tak zbawienie za darmo, tak i uzdrowienie. Jeżeli jest tutaj dzisiaj ktoś chory na jakąkolwiek chorobę, to może zostać uzdrowiony. Położymy na was ręce i pomodlimy się w imię Jezusa. Zostaniecie uzdrowieni z każdej choroby. Dlaczego? Bo Jezus każdą chorobę wziął na siebie 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Jezus rozchorował się każdą chorobą po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Po to, abyś ty dzisiaj dziedziczył zdrowie. I był uzdrowiony z każdej choroby. Przyjdź, nie uzdrowienia. Jednak najważniejsze jest to, abyś ty nie umarł. Abyś ty nie poszedł do piekła. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa dzisiaj, tu i teraz, to nie bój się. Powiem ci tak. Ci, co się boją, idą bardzo złą drogą. Wiecie co? Bo miłość usuwa lęk. W miłości nie ma lęku. Wiecie? Bóg to dobry ojciec. Kiedy ty się boisz Boga, to nie jesteś doskonały w miłości.
a my jesteśmy tutaj od Boga. Jeżeli ty się boisz, to znaczy, że jakiś system religijny wykrzywił twoją głowę. Do Boga się przychodzi z otwartym sercem, bo to dobry ojciec. Nawet gdybyś się pomylił w życiu, to on cię nie ukaże, tak jak mówi religia. Kara to cię czeka tylko wtedy, kiedy nie przyjmiesz jego syna do serca. Jego nie obchodzą twoje uczynki, bo za twój jeden zły uczynek jest kara śmierci. Dlatego przyszedł Jezus. Dlatego Jezus musiał to załatwić. Gdyż ty nie próbował załatwiać tego, czego ty tak nie możesz załatwić własnymi uczynkami. Czyli wejść do nieba. Kto z was chce oddać życie Jezusowi i przyjdzie tutaj, stanie się nowym człowiekiem, zmieni się w tobie wiele. Jeśli prawdziwie oddasz życie Jezusowi, to zmieni się w tobie to, co na przykład we mnie się zmieniło. Mówiłem grzech. Cieszyłem się, kiedy grzeszyłem. Nie sprawiało mi to problemu. Ale kiedy stałem się obywatelem nieba, kiedy narodziłem się na nowo, przyjąłem prawdziwie Jezusa, znienawidziłem grzech. Chcesz znienawidzić grzechu? To przyjdź tutaj. Przyjmij Jezusa, a znienawidź grzech. Jeżeli prawdziwie uwierzysz w to, co On zrobił dla ciebie. Amen.